Właśnie przyjechałem do studia. Pączek też właśnie przyjechał. O, zaczął nagrywać. No i zobaczymy co. No i dzisiaj Geek Day. Będziemy grać koncert w Warszawie. Siema. Słuchajcie, spałem dzisiaj 2 godziny. Się wróciłam z Dzień Dobry TVN. Zrzemnęłam się trochę. Te dziady mnie kurwa obudziły. Ja słyszę kurwa zupa mleczna, cały głos. Właśnie, widzowie, Antek, wiecie jak Antek mówi na płatki z mlekiem? Zupa mleczna. A to jest jakieś nowe mleko, stare? To jest stare mleko, nowa. Dumny jest z siebie. No trochę tak, akurat ten tekst był zajebisty. Fajny. Zobaczcie na pogodę. Zupa mleczna. A ja ten, widzowie, czuj. A ja, widzowie, wczoraj zerwałem sobie strunę. A więc dzisiaj pora na nowe. Właśnie, może jakąś szmatką sobie przetrę tą gitarę przy okazji. O, mam pomysł. Zrobimy fajne ten. Jak to się nazywa? No, o Jezu. No to się nazywa jak? Może takie przejście, o. Trzeba porządnie przetrzeć. W sensie tak porządnie. To sobie zrób. Mogę? Możesz. Trzeba tak. No. Szato, dzięki. Porządnie, ale też tak wiecie, z umiarem, żeby też nie przesadzać. No, to jest jednak do grania, a nie do wyglądania, tak? Ma być wygodnie przede wszystkim. Dobra, zakładamy struny. Jakiś tutorial zrobić? Jak ja zakładam? Nie wiem, może mnie zhejtują za to w komentarzach. Znawcy. Znawcy czego? Znawcy gumla i latawcy. Rzecz, którą ja robię, której niektórzy gitarzyści z tym mostkiem Floyd Rose nie robią, to ja to coś, tą, wkładam z tej strony, tak? Widzowie. Teraz biorę mój scyzoryk, który dostałem od mojego wujka. No pożycz mi łyżkę. No nie mogę ci pożyczyć łyżki. Łyżka to jest rzecz personalna. No nie. Scyzoryk, który dostałem od mojego wujka na urodziny. Patrzcie jaki zajebisty. Szanowny wujek, zostaw łyżkę. Jezu, jak ja jestem multitasking. Kiedy byliśmy na Spotify'u Kaśka o Kaśka i coś jest napisane, Olaf możesz być jak MacGyver. Jak leciała ta linia Kaśki? Ty masz w oczach radar i tak, jak MacGyver możesz czynić cuda. No. Więc takie wiecie, nawiązanie mega miło, co nie? Szarat? S.O. Jest trunki założone, widzę. Widzę, jak się macie, widzę. 26 struna. O, my god. Oh, pytacie mnie, na jakich strunach gram? Gram na Ernie Ballach 10. Nikt cię nie pytał, na jakich strunach grasz. Nie było takiej osoby. Patrzcie, co tu jest napisane. J-U-N-E. Teraz na zero. O, chciałem... Jeszcze raz. Dobra. Tak lepiej. Hej, fajny dzień będzie. Zagramy sobie dobry koncert w Warszawie i będzie git. A co to jest? Ciszka, mówię, tak nie. Rower, no. Mój ulubiony rower. Słuchajcie, opowiem wam dzisiaj o moim śnie. O dzisiejszym śnie. Miałem taki dziwny, bardzo, w sensie straszny sen. Miałem sen, że on trwał jeden dzień. Co nie? I przez każdą godzinę ktoś mi kradł pieniądze z mojego konta po prostu. Ja miałem takiego mindfucka, że o co chodzi w ogóle? To pewnie ona. Ona ma dużo pieniędzy. Nie muszę czekać. Zawsze przed koncertem musi być Brazylianka. Brazylianka. Brazylianka jak modlitwa. Przed posiłkiem, zawsze. Pardon. Dokst!
małpka na przykład. No on też tak dla klubu sobie tak wiedzę, co ma. Pierwotnie. Nie gadaj tylko bez swój pies. Ale dzisiaj taki jest, słuchajcie, do spania. Wydaje mi się, każdy z nas tutaj dzisiaj. Trochę do spania. Antek trochę się trzyma całkiem nieźle. Zobaczcie, taki całkiem nieźle się trzyma. O, piłkę wziął, zobaczcie, piłkę wziął. Został do tego, no. Kurbek. Tu coś kiedyś było. To jest Antek, widzowie, to jest Antek. Hello. Siema, wariacie. Co ty tam robisz? No słuchajcie, dzisiaj się mega odwaliła akcja, dzisiaj był mega fajny dzień, byliśmy na trzech koncertach włącznie z naszym. Big shoutout dla Diving Stove, big shoutout, mam jakieś nagrania z Diving Stove'a? Big shoutout dla Diving Stove'a. Dzisiaj mega, mega się działo po prostu, mega, nie no kurwa, słownik, dajcie mi słownik ludzie, dajcie mi słownik. Dzięki wielkie Screamfest Festival, pozdrawiamy wszystkie kapele, które grały na Screamfestie, pozdrawiamy Diving Stove z Grusfesta i też wszystkie kapele z Grusfesta, czyli Fifth Column, Diving Stove, Black Point Radio i Dust. Nie mogę tego palca odgiąć do końca. Czemu? Nie, tak mam od urodzenia. A. No i co? Było grubo strasznie. Było grubo, było. O, tutaj ten, bo też robię TikToka, w sensie rolkę z tego, z całego dnia, więc jeżeli chcecie w skrócie zobaczyć, to tutaj. Środę. No za dwa dni przyjeżdża nasz kochany Szymon z Katowic, Alter Labs Studio i będą nagrywki, więc też coś ponagrywamy. Pozdro. Siemanko. Cześć. Jezu, cześć. Czemu ty nagrywasz? Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj Olaf będzie nagrywał mnie, jak ja sprzątam. Też będę sprzątał. Będzie się mną wysługiwał. Ja jestem dzisiaj slavery. Zrobimy tak, że ja ustawię timelapse'a na TikToka. O, dobra, to... Siemanko, właśnie przetestujemy zdolności Szymona w łapaniu piłki. Teraz my widzowie. Ja się dzisiaj trochę spaliłem. O kurwa! Jesteś czerwoniutki, to prawda. Zobaczcie to. A to się ognia. Nie wiem, tak mi znika. A nos? Nos też trochę czerwony. Ale warto! Dla takich ryb... Dawaj, tu macie zdjęcie? Dla takich...
I dla takich ryb warto. A dla takich? Nie warto. A, no dzisiaj przyjechał Szymon, nasz kochany. No, i będziemy nagrywać. Myślałem, i chyba my wszyscy myśleliśmy, że głównie będziemy nagrywali perkusję. A się okazało. I dodatki jakieś wokalne, tam trochę wokali. A się okazało, ale Szymon nas oszukał. Tak. A się okazało, że jest na odwrót. To głównie wokale będziemy nagrywać, a mniej perkusji. She's not one of those. Oh no. You're in my head now. You're here with me. John 66 Studio. Jaki tu jest porządeczek. Tu jest porządeczek. Tu jest fajny porządeczek. Jest nagrywane. Nie ma, że boli. Nie ma, że spania. Właśnie skończyłem perkusję. Szymon powiedział, że gram straszne gówno. Burza jest w ogóle, chodźcie zobaczyć. Klimatyzacja działa. Burza, ale jak teraz chłodno się zrobiło. Fajnie, teraz jest fajnie, teraz taka jest. Dawaj jak najdłużej w locie. Dobra, weź włączyć. Ale się spędziłem, ja pierdolę. Co? Masz? Nie. Co ty kurwa powiedziałeś? Co kurwa? Co kurwa? Co kurwa? Właśnie tutaj z Olkiem kupiliśmy dla Pączka jako prezent wędkę. To ja się składałem z Szymonem. Tutaj dla kwiatka różne prezenty i jak będziemy w studiu, to będziemy to pakować w oto. A kwiatka możecie pamiętać z vlogów. Tutaj jest jakaś wstawka z brameczek jakichś. Yeah, mega jazz. Tak ta Maxa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Proszę. Kupiliśmy wędkę. Pączek jest w studiu. Kurwa, wędka. Jest wędka, no. Ej, kurwa, mogłem też sobie kupić. Była ostatnia. Serio? Ostatnia sztuka, no? Ostatnia sztuka była. Tak. Ale się sztuka trafia. Vection, zajebiste wędki, to nie jest promocja. Serio, robią zajebiste wędki. On tam jest. Jeszcze on niczym nie wie. No, a tutaj prezenty dla kwiatka, to już pokazywałem. Dobra. A ja tego nie widziałem, mogę zobaczyć? A ty zaraz zobaczysz. Zostaj, ja go zawołam tutaj. Dobra. Sto lat, niech żyje, żyje nas. Sto lat. A kto? Ola! Dla ciebie. Yes. For you. Idziemy na ryby? Idziemy na ryby, no. Cała siata prezentów dla kwiatka. Słuchajcie, w ogóle jaka akcja. Wędka kosztowała, no powiem, 100, co nie? No i wiedziałem, że to kosztuje tyle. I razem z Saszą Musimy zrobić Sasza. Tam jest Sasza. Kurwa! Dobra, i razem z Sasą chodzimy i wrzucamy po prostu randomowe rzeczy i nie liczymy, ile to jest hajsu. I przy kasie babka mówi 199 zł 76 tam groszy. Także mega fajne. Idealnie, bo 100 chcieliśmy wydać. No. Ty, ale ja bym też tego chciał było. No trzymaj. 100 lat. To jakoś się udało to zapakować. Powiedzmy, że takie 8 na 10 zapakowanie. Ja bym to zrobił lepiej. No widać, że chłopaki tutaj są początkujący. Dałem im się wykazać, no ale no cóż. No, następnym razem pakuję ja. O, i tak mu pokażemy. Jakoś tą. Fajnie. Mieliśmy gdzieś taką. Dawaj kukardeczkę. Sprayem. Nie, kokardeczkę dajmy. Co sprayem napisał? Dla kwiatka. No dobra, ale kokardka jeszcze by fajna by była. Markerem. Farba dekoracyjna. Nie, to, ale to nie w środku, to na zewnątrz. No dobra. Ale nie, to nie. To jest za duże. On jest ma duszę, wiesz, nie, to nie. Nie no, chłopie! Serduszko daj, serduszko. Napisz dla i światła na wrocie. Nie, rób te, no dobra, rób to. Nie rób tego. O Boże. Nie, no dobra, git. Dla? Kwiat. Dla kwiat.
Dla kwiatu. Będzie wiedział, że to dla niego? Teraz musimy czekać, aż to kurwa jest dane głównie. Kurwa, teraz to będzie cały dzień wszystko. Farba szybko skląca. Wow. Nie, ej, zostaw go, zostaw go. Ty, łobuzie. Dawaj mu malujemy na czarno, bo on taki niebieski to tak brzydki. No. Osta, o kurwa. Simon, skórę ci malujemy. O kurwa. O Jezus, przestań. Ej, przepraszam, bro. Siemanko, z nami Mateusz Kwiatkowski. Pamiętacie naszego operatora z niektórych koncertów? Tego, co przytuliliśmy kajdankami? Dzisiaj on robi wielki melos na Trap House'ie urodziny, a więc mamy dla niego prezent. Mystery Box! Mystery Box. Mamy do ciebie Mystery Boxa. Ale nie, czekaj, musisz wyjmować ręką po kolei. No, tak. No, no nie możesz patrzeć, to jest Mystery Box. No, dawaj, dawaj, dawaj. Pierwszy item. Nie, bo on brudny teraz będzie. Jak go, kurwa, ja chcę też go rzucić. Pokaż, go rzucić. Daj mi. Co? Będzie. Mówiłem, że ładnie dzisiaj pachniesz. Dupki to lubią. Tak. No. To lubię. To do tej, do Cheetosa na Akademię Pranku. To jest stres. Co to jest za kurwa zestaw przedszkolny? To jest slajd. Zawsze o takim marzyłem. No. Wow. Ej, fajne, kurde. Maseczka. Aha, czyli mam brzydki ryj. Długopis. Mówiłem, że będzie fajny? I kurwa czekolada. Gastro. I gasterko. Fajne, co? No, ha? Dzięki. No. Co? Dzięki, dzięki. Kurwa, cię zrałem. No, co widzowie? To ma sens. Koniec. No jest tego dobrego. Szymon już znowu opuszcza nas. Ej, bo złamy. Nie złamy, nie złamy, przysięgam. Mistrzowie jacyś tam, jacyś japońscy, no. Tak, nie mają takie specjalne kije, na których tak stają. Widzowie, kończymy to. Szymon, nie, Szymon wyjeżdża, jedzie do domu. A my... Jedziemy się zgubić. A my jedziemy na ryby. Tak jest. Rybki, rybki, rybki. My chcemy rybki. Tu jest. Będzie tak, POV rybka. Rybka, 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 rybka. To jest rybka. To jest haczyk. O, co się dzieje? Widzicie już POV rybki. A teraz POV nas. Kurde, duża ryba! To jakiś sum! Mawiał! Dobra, jemy! Ej! Dobra, wrzucam ją z powrotem. No widzowie, ogólnie to Kwiatek. Widzowie, Kwiatek złapał rybę. Pierwsza ryba dzisiaj. Jesteśmy sobie na rybach. Na jeziorku, na zalewie. Pączek sobie łowi. Tam Sasza i Kwiatek też łowią. Pączek, co dzisiaj złapałeś? Nic. No ale miałem jedno branie. Mhm. Szczupaczek był. Szczupak był, ale się zerwał. Ale się zerwał, no. Ale był. Takie życie wędkarza. Takie życie. Wielkościowo był 40 cm, coś takiego. Na moje oko. No
myślę, że troszkę mniej. Także fajna rybka. Bardziej z 30. No. No nie dowiemy się. Na niego dowiemy się, bo ja na niego poluję, jeszcze dzisiaj go będę miał. No właśnie. Także tak, no nie poddajemy się, łowimy dalej. Stoimy już sobie tutaj godzinkę, niecałą. No i co? No i życzcie nam dobrego brania. To jest najważniejsze. Zobaczmy, co tam chłopaki. A tutaj jak sytuacja wygląda? Jest glonik, a rybki nie ma. Za każdym rzutem to samo. No niestety. A tutaj coś bierze? Nic nie bierze. Ale nie poddajemy się. Bo tutaj obok mnie, blisko przy lądzie, jest dużo glonów, więc to nie działa. Uważajcie na glony. Trzeba łódkę przywieźć. Dobra, no tak, kupiłem dzisiaj cukierki w galerii. Mega kwaśne, pani tak powiedziała, że są najkwaśniejsze. Na świecie. Nie na świecie. Na świecie. Na zakończenie dzisiejszego nie vloga pewna. Robimy challenge, kto się nie skrzywi. Także każdy jest nie gotowy? Nie skrzyw mordy challenge. Dobra, także dziękujemy. Dobra. Widzowie za oglądanie. Dziękujemy za vloga. Dobra, 3, 4. Kwaśne. Ty się uśmiechał. Dobra, dzięki. Widowie, dzięki za oglądanie. Niedobre to jest. Sigma. Ale co grzyby. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa. Cześć.